Mozart podczas mszy mógł być zaskoczeniem dla wielu wiernych. Wszystko dlatego, że Sosnowiecka Katedra znalazła się na trasie wyjątkowego wydarzenia. Projekt Mozart jest realizowany na przestrzeni 18 lat. W tym roku odbyła się jego 9. edycja, a zwieńczeniem w 2020 roku będzie wykonanie ostatniej mszy Mozarta Rekwiem we wszystkich stolicach Europy. Jest to wydarzenie, no powiem szczerze, jedno z najważniejszych chyba w okresie wakacyjnym. I jestem zadowolony bardzo, że ten koncert w ramach cyklu koncertu, który po całej Polsce tutaj przewinął się, trafił do Sosnowca. To żywa muzyka plus piękne chóry. No i wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że coraz to więcej takich kulturalnych wydarzeń dzieje się w naszym mieście. Ponadto mury świątyni przy ulicy Kościelnej zdają się być idealne do takich występów. Mam wrażenie, że publiczność doskonale rozumie, o co chodzi i dużo bliższe publiczności jest takie wykonanie muzyki sakralnej Mozarta niż przenoszenie jej do filharmonii, co jest moim zdaniem bardzo sztuczne, gdyż ta muzyka powstawała właśnie do takich wnętrz i do takich okazji. Które przyciągnęły również osoby preferujące na co dzień inne gatunki muzyki. Ja sam słucham muzyki rozrywkowej, jazzowej, aczkolwiek ostatnio może troszkę pod wpływem filmu Amadeusz też i dzisiaj przyszedłem właśnie na ten koncert. Również sami wykonawcy traktują przedsięwzięcie nie tylko jako przekaz muzyczny, ale także jako akt religijny. Wydaje mi się to możliwe, żeby się modlić też w taki sposób niecodzienny, trochę niezwykły dla osób, które przychodzą tak z zewnątrz, ale jest to możliwe. Koncertem zachwycony był także proboszcz katedry. To jest przepiękna muzyka, trudna, ale zespół przepięknie to wykonał, wspaniałe głosy, a jeszcze takiego smaczku dawała ta orkiestra, która oczywiście bardzo spójna była w tym, co zespół śpiewał. Piękny koncert. Trudny, głęboki, ale piękny. Muzycy stowarzyszenia wykonali ich od 2003 roku ponad 50 w kilkunastu miastach Polski, gromadząc około 30 tysięcy słuchaczy, a wśród nich również wielu sosnowiczan.